Halo, halo, trzeci odcinek z Halo, gramy po raz kolejny w tą kampanię single player. No i może pamiętacie, ostatnio zakończyliśmy swoją znakomitą przygodę w takiej oto magicznej lokacji science fiction przed taką ogromną bramą. Więc zobaczymy, co będzie po drugiej stronie. Oczywiście nasza główna misja. Przy okazji jeszcze trochę dostosowałem dźwięk, chyba teraz powinno to lepiej wyglądać z tymi dialogami, muzyką, więc zobaczymy. Kurde, gdzie my w ogóle się znajdujemy? What are those things? This is Forerunner, right? I've heard the stories, but man, this is crazier than I imagined. Dobra, więc unikanie przeszkód. Dumb question. How do you know this isn't a trap? I don't. Great. I hope this weapon of yours is worth the risk. I'm reading multiple enemy ships heading this way. Too many. We're running out of... It's been 6 months. Where have you been? What happened? Where is Cortana? The rogue AI known as Cortana is gone. She's been deleted. How? By you? Of course not. Did you hit your head or something? Don't you remember? My instructions were to enter this installation, imitate Cortana, and lock her down for retrieval. Yours were to take her back to the Infinity for deletion. So if it wasn't you... Okay then. There's something else. On successful deployment, my deletion routine was supposed to complete. Still here. Good. Good? My programming failed. I'm not supposed to be here. You need to delete me. No. No. I was created for one purpose, and that purpose is no longer needed. My mission is over. We have a new one. The Banished are planning to fire this ring. We need to make sure they don't. First of all, what's a Banished? Second, you may have noticed that a significant piece of this installation has been damaged, making that impossible. And third, to fire this ring, they would need an activation index. Cortana had the index. I had parts of it as well. Something stopped your deletion. We need to find out why. But this wasn't the mission. The missions change. They always do. Are you sure? Dobra, wkładamy. Mamy nowego przyjaciela, będzie nam podpowiadał. Did you do that? No. Removing me triggered a response from the ring. I need you to understand. There's not much time. If you knew how you were going to die, if you knew how you were going to die, how would you live your life differently? How would you live your life differently? That voice. It's Cortana's. No, it's not her. Just dust and echoes. What did you say? What? It's just pieces of data cycling until they run out of power. It's all around us. Today, I was called an emotionless automaton. They saw faces. 75 healthy subjects, handpicked by me. Perfect for the program. They will not all survive. I understand that and have made peace with it. Mostly. There is one subject that I find myself hoping does live through this. He is perfectly suited for what is coming. Wszędzie widać jeszcze jakieś pojedyncze duchy? Z tamtej strony już chyba niczego nie ma, więc po prostu chodźmy dalej z misją. Tam jest
There's something up ahead. I can feel it calling out to me. Widać jakieś latające, nie wiem, czy to są maszyny, czy to dalej są duchy, to chyba jakieś maszyny. No to raczej nikt super skomplikowany. Może spotkamy jeszcze jakichś bossów, na razie nie było żadnego takiego przeciwnika super mocnego. A, próbowałem właśnie z tego kusie do niego przybliżyć, ale niestety ta tarcza to wszystko blokuje, się okazuje. Czyli w taki sposób nie mogę do niego podbiec. These are the banished. Affirmative. They smell even worse than I imagined. You can smell them. Well, an array of sensors in your armor can, and I analyze the input. You smell fine, by the way. No, to dobra informacja. Że roboty potrafią jeszcze, sztuczna inteligencja potrafi wąchać. Sztuczna inteligencja przyszłości. Patrz jeszcze na te wszystkie tekstury. Nie, całkiem nieźle się prezentuje ta cała grafika, muszę przyznać. Za broń to jest jakaś nowa snajperka. Z czegoś takiego jeszcze nie strzelałem, więc... Z przyjemnością to sobie wypróbuję. Już nie ma żadnych bonusowych rzeczy. Nigdzie się nie teleportujemy z tego co widzę. Look, over there. That's the source. The bridge is out. Yes, it is. Maybe there's a way to power it back up nearby. Mamy jakieś nowe technologie od tędy. A, to jest ten cały most. Więc zapewne trzeba będzie zejść piętro niżej. Dopiero teraz zobaczmy, na czym to polega. A to takie są mosty nowoczesne. No, ciekawa sprawa. I co w związku z tym? Odzyskaj dane. Is it safe? I think so. Yes. It's safe. This is part of me. I don't know why. I don't know how, but it is me. It was the last part I remember being deleted. Let me just... You are here because you were chosen. Our enemies are getting smarter and more numerous every day. What I am about to show you will help turn the tide of war. I have been working to harness the strategic power of a shipborne AI onto the battlefield. Are you ready? Yes, Dr. Halsey. Unlike previous AI models, she will reside between your mind and the suit, directly communicating with your neural interface. Think of her as a new set of eyes to aid your reactions and upgrade your reconnaissance. She's not the driver, but a way to level the playing field. What do I call her? Ask her. She named herself. Hello, Master Chief. I'm Cortana. Together, you become our newfound hope. Together, you become our key to humanity's survival. She will do anything necessary to make sure that your mission is accomplished. Even if that means sacrificing herself, or you, to accomplish it. What happened? I touched it and... Was that real? It's just data. It's just here. Clusters of recursive code.
But this, on the other hand, this is the framework I used to trap Cortana. It contains a copy of the activation index, at least fragments of it. What should we do with it? Do we need it? Well, based on what you've told me so far, the bigger question is, do the Banished need it? Do it. Thing. Let's go. Dobra, w takim razie ta sztuczna inteligencja również nazywa się Cortana, tak? Dokładnie nie pamiętam, znaczy wiem, że w jedynce właśnie też była taka sztuczna inteligencja, która również nam pomagała. There's a file that's been unlocked, but I don't have access. We need a route out of here. Okay, let's see. There's a breach close by. It should lead us to the surface. Dobra, więc misja wydostań się na powierzchnię zapewne. Dotrzyj na powierzchnię, tak jest. No i przejdziemy sobie na jakieś nowe tereny. No pamiętam, że właśnie w jedynce również była taka sztuczna inteligencja. Dokładnie nie pamiętam jej nazwy, szczerze mówiąc, ale no zapewne była to ta cała Cortana. Słyszałem już to nazewnictwo na przestrzeni całej serii. Chociaż dokładnie nie pamiętam, będę musiał to jeszcze dokładniej sprawdzić. No z tego co widać jest to nowa Cortana, w sumie chyba tamta poprzednia została jakoś zniszczona. No, dokładnie niestety nie grałem we wszystkie części, więc dokładnie wam nie powiem. Ale tak to wygląda z tych urywków fabuły. No to co, jeszcze jakieś bomby chyba do niczego się nie przydadzą, więc aktywujemy mosty. Give me a second, and I'll get this bridge activated. We've got company, Chief. Meet me at the plinth up ahead. Że jak, mam jakichś przeciwników? I to jeszcze chyba trochę poważniejszych. Ten pistolecik z tymi headshotami, dajcie spokój, to się nadaje jednak na bardzo dobre. To jest jedna z topowych broni, moim zdaniem. Jeszcze ta snajperka, kurde, to nie będzie aż takie dobre chyba. Kurde, niestety trzeba mieć jedną broń właśnie na te wszystkie shieldy, bo to bardzo powoli wychodzi w taki oto sposób, jak sobie widzicie. Muszę jakoś sobie broń pozamieniać i dopiero wtedy. Chyba ta broń była na to trochę lepsza. Ta już eksplodował przeciwnik. Nie, on jednak odbija te wszystkie strzały, się okazuje, kurde. Czyli to nie jest aż takie super najlepsze. Po raz kolejny ten pistolet, a to jakiegoś innego rodzaju. Dobra, trzeba uważać. To jest chyba broń, która będzie odpowiednia. Nie, to jest dalej ta cała snajperka, kurde. No jeżeli się nie ma broni właśnie na te elektryczne tarcze, to wtedy bardzo powoli wychodzi ta cała rozgrywka. Muszę znaleźć coś odpowiedniego. No zresztą raczej dosyć prosto sobie radzić, na dwa headshoty ginął. No z tym będą większe kłopoty niestety. Muszę tego shielda jakkolwiek przebić i dopiero wtedy. No dobra, powoli wychodzi. Przy okazji mamy jeszcze jakieś poboczne przejście, nie wiem czy jakkolwiek tędy wejdziemy. Bardzo wątpię, no niestety. No trzeba zwrócić uwagę na tą całą grafikę, wszystkie odblaski. Nie wiem, czy to jest w zasadzie technologia ray tracingu, raczej chyba nie. Dokładnie nawet nie czytałem na temat tej grafiki, tak prawdę mówiąc, więc dokładnie wam nie powiem. No ale ogólnie odblaski
Cała grafika, oświetlenie, kolorystyka, wszystkie te rzeczy zasługują na duże uznanie. Dobra, więc to było na tyle. Jeszcze uzupełnijmy całą amunicję. No i chodźmy na kolejną arenę. Kolejny most. Wow, you got here fast. Not the type to waste any time, huh? No. Noted. Let's go. Panie, też prezentuje się mimika twarzy, na przykład tej bohaterki, na to również można zwrócić uwagę. O kurde! Koleś nawala z jakiegoś działka strasznego. Czy my mamy tą snajperkę? Dobra, zobaczmy. Ta, na dwa strzały takiego mamy przeciwnika wtedy. No to również może być całkiem niezła taktyka, żeby tak kolesi kontrować. Ale nic nie mam niestety na te tarcze po raz kolejny. Ten po raz kolejny stara się z działka skorzystać, ale to mu nic nie da. Ciekawe, czy ten mały będzie mógł z działka jeszcze korzystać, zaraz zobaczmy. A rzeczywiście! I nie da mu się headshota a nie, da rady jednak. Nie spodziewałem się, myślałem, że jest za małym knypkiem i nie da rady. Jeszcze mnie poszukują tymi wszystkimi komendami, jak słyszycie. Ciekawa komunikacja między potworami. No, a z tym będą kłopoty, kurde. Kurde, jak sobie na te tarcze wszystkie radzi? Trzeba mieć przynajmniej jedną broń, która będzie to kontrowała. Tak bardzo dużo amunicji jednak ładujemy. Chyba, że po prostu graty bym rzucał i dopiero wtedy... Nie, przepraszam, pod G. To zawsze gratem możesz skontrować, ale... To jest trochę marnowanie amunicji. Okej, okay, czyli mamy jedno nagranie, czy to już by było na tyle? Dobra, sprawdźmy. Lift should be powered up. This object, it's part of the ring's life force. It's called a power seed. Dobra, więc mamy już energię, zaraz sobie podejdziemy, ale czy już nie ma żadnych dodatkowych rzeczy? Warto to wszystko zawsze sprawdzać, ale nie, chyba to było na tyle. Może z tamtej strony są jakieś pojedyncze kolejne przejścia, chwila, moment, czy ja dobrze widzę? Nie, to nam chyba nic nie zagwarantuje. Myślę, że może jakieś ciekawe znajdźki odnajdę. No i nic z tych rzeczy, więc po prostu chodźmy wyżej. All space, all time, all time, stars, stars, swelling, collapse, ending, serving their longer shore. Dotrzyj na powierzchnię. No, pewnie w dzisiejszym odcinku uda się dotrzeć na te tereny przyrodnicze, mam taką nadzieję. Gdzie my się w zasadzie znajdujemy? Czy my jesteśmy w kosmosie? Czy jesteśmy w kosmosie, czy jakiś, nie wiem, pod ziemiach? Chief, stop! How is... Is that a Spartan? We need to find out what happened. No widzę, że... załatwił paru przeciwników. Może jeszcze żyje trochę średnio, to widzę. Mjolnir? Enhanced shield module. Let's see what I can find out about her.
Accessing. This is Spartan Bonita Stone, recon specialist. Her vitals have been offline for nearly a month. Cause of death was an energy blade, but different, stronger. A single strike. She never saw it coming. Zainstalowano rdzeń osłony. Udoskonalony rdzeń osłony zwiększa liczbę trafień, które jest w stanie wytrzymać twoja osłona. Ulepsz instalując rdzenie Spartan. No dobra, ale jak to wszystko wykonać? Jeszcze pytanie. Czy mamy jakąś instalację? Coś w tym stylu? O, właśnie! Nawet nie zwracałem na to uwagi, na tą całą mapę, na te zakładki. Czyli po pierwsze mamy mapy taktyczne, tak? Zaraz. Czy ja słyszę jakiegoś przeciwnika? Czy nie można mieć chwili spokoju? Chyba okazuje się, że będąc w tym menu, w tych zakładkach cały czas rozgrywka się dalej dzieje, więc trzeba w bezpiecznym miejscu wszystko wykonywać. No dobra, więc mamy tą całą mapę. Obecnie znajdujemy się w jakichś podziemiach. Zaraz, jak w ogóle tym sterować? A, czyli po prostu klikamy na mapie i w to miejsce ta mapa właśnie funkcjonuje, idzie. Czyli obecnie udało nam się zebrać dwie rzeczy na cztery, tak? Jeszcze dwie nas czekają gdziekolwiek. Chociaż nie, tych przedmiotów kolekcjonerskich jest znacząco więcej w tym dolnym lewym rogu. Więc chyba nie wszystko zostało jeszcze wygrane, niestety. Czy to jest cała mapa? Nie wiem, jeszcze zobaczymy. A, tego jest o wiele jeszcze więcej, patrzcie na to. To się jeszcze ciągnie. To jest to całe koło, taki ogromny okrąg i te wszystkie misje będą się w tej lokacji wydarzały, okej. Okay. To jest jednak bardzo duża mapa. No, my obecnie jesteśmy na czymś takim małym i to już, nie wiem, jakiś drugi, trzeci odcinek. Dobra, więc zobaczmy kolejne zakładki, ulepszenia. Wyrzutnia linowa, no to już w zasadzie było. Wysokie napięcie. Jedna z hakiem poraża złapanych wrogów na kilka sekund. A to z kolei zwiększa moc osłony. No dobra, więc powiedzmy, że to. Zdobądź więcej rdzeni Spartan, aby ulepszyć ten sprzęt. A, czyli dopiero ten pierwszy udało się aktywować. Teraz mamy 115% tej osłony, tak? No dobra. Więc to było tyle. Zobaczmy kolejną zakładkę. WBO, co to w ogóle oznacza? Z tego co widzę, to w górnym prawym rogu mamy jakąś walutę. I chyba za tą walutę będę mógł wykorzystywać te wszystkie rzeczy, jakoś przyzywać. Najbardziej prawdopodobna sprawa. No dobra. W takim razie zobaczmy, jakie są nasze cele. W zasadzie to już chyba... A nie, nic nie ma przedstawionego. Nie mamy żadnych celi? Chyba baza danych polega na naszych obecnych misjach. Odzyskiwane pliki, okej, czyli wszystko będzie dało się po prostu przesłuchać, tak? Ewakuacja? Nie, to już było w zasadzie wcześniej. Te wszystkie rzeczy przesłuchiwałem. Więc ta baza danych to przede wszystkim jakieś przedmioty kolekcjonerskie, z tego co rozumiem. No dobra, więc to było w zasadzie na tyle na omówienie tego całego menu. A więc chyba nie ma co więcej przedłużać, nie wiem. A tędy? Nie, próbuję znajdować jakieś super tajne znajdźki, ale nic takiego nie ma. Więc chodźmy dalej. We're here. That elevator should take us to the surface. Kurde, jak panikują. Trzeba znaleźć jakieś specjalne miejsce. Tam mamy do czynienia jeszcze z jakimiś snajperami. Na dalekiej odległości próbują celować. Jest to ja prosto. No, posłuchajcie jeszcze tej całej muzyki. To bardzo ładnie się prezentuje pod tym względem. Tam jeszcze mamy snajperów, niestety, kurde. Muszę jakkolwiek skrócić dystans, ewidentna sprawa. Kurde, jakie ilości. Z tamtej strony jeszcze był ten cały snajper. Na nim trzeba będzie się zaraz skupić. Jakoś chyba tędy było? O, mamy i snajperkę, piękna sprawa. Run, run.
Granat powinien załatwić sprawę chyba, tak jest. Dobra, trzyma jeszcze jeden granat. Załatwiony. Jaką nam flankę jeszcze czasami robią? No nie. Nie, a prosto. No jak sobie widzicie, ten karabin jest chyba najgorszą bronią dla takiego przeciwnika. Trzeba bardzo dużo zmarnować amunicji. No ale dobra, w zasadzie większość została chyba załatwiona. Teraz pozostaje tylko sprawdzenie tej całej lokacji w poszukiwaniu jakichś skarbów. Czasami da radę nad tarczą mu tak idealnie strzelić, jest też taka możliwość. A to trzeba dobrze wcelować, kurde, nie mam amunicji, najgorzej. Zaraz, inne bronie do sprawdzenia, jeszcze ta plazmowa, to się przyda. We need to call down the elevator. Look for a control terminal. Podoba mi się ta sztuczna inteligencja tych wszystkich botów, bo czasami tak to jest w niektórych rozgrywkach, że jeżeli jedna osoba mnie zauważy, to od razu cała mapa, wszyscy przeciwnicy od razu wiedzą, gdzie jestem i zaczynają do mnie strzelać przez ścianę. A w tym tytule akurat mają bardziej realistyczne podejście, czyli na przykład, że będzie przeciwnik jakoś z tamtej strony, zacznę się chować za ścianą, to on bez przerwy będzie strzelał w tą stronę, jakby starał się przewidywać, że właśnie tędy wyjdę. Tak właśnie zapamiętał. A ja powiedzmy przejdę z tędy i właśnie dalej widać, że tamten strzela w inną stronę. Więc to podejście jest naprawdę bardzo ciekawe. Myślę, że prezentuje się to znacząco lepiej niż w innych produkcjach. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Czasami tak to bywa, że na przykład w jakichś skradankach, w szczególności trochę gorszego rodzaju, jeżeli mnie jeden koleś zauważy, to od razu wszyscy przez 10 ścian od razu wiedzą, jakby się komunikowali jakoś, nie wiem, mentalnie. Więc to jest takie spostrzeżenie. Dobra, więc zaraz. Jakąś misję główną. Mamy to jakkolwiek aktywować? Wezwij windę. This elevator is drawing power from the ring. Well, it was. The seed is missing. Zaraz, coś jeszcze potrzebujemy z tego, co widzę. Chwila, moment. Tu jeszcze jakaś kolejna lokacja jest do sprawdzenia, chyba tym korytarzem. Zaraz zobaczymy. Jakieś inne bronie? Chyba nie. Chyba to, co mamy obecnie, już jest wystarczająco dobre. Przywróć zasilanie windy. What are these things? Genetic repositories, forerunner storage vessels. Siluxes. How do you know this? I was stuck in that room for 6 months, surrounded by them. Let's just say they talk a lot. That should do it. Let's get back to the elevator. Dobra, zanim to zrobimy, mamy jeszcze odtwarzanie. Nagranie. This is combat medic, Lucas Browning. If you find this, you need to understand. They forced me to help them with it. Whatever it is. They brought it up from whatever's below. When it opened, God, it was something different. I've never seen anything like it. You need to believe me. It's not my fault. A to tędy trzeba zasilanie chyba przywrócić, tak? Nie widziałem jeszcze tej baterii. No dobra, zobaczmy. Czy ta winda to już została przyzwana, czy jak to w ogóle się prezentuje? A, dopiero teraz musimy ją wezwać, okej. Dobra, więc w tym miejscu raczej zakończę już dzisiejszy materiał. Udało mi się wykonać całkiem spore postępy właśnie z tą całą sztuczną inteligencją Cortaną, tak się nazywała. Więc tak, jeżeli interesuje was kontynuacja, no to zawsze możecie zostawić lajka, suba, dzwonka. No i będę starał się nagrywać kolejne
codziennie wychodzące materiały. Dobra, więc to było na tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!